Witam w kursie poświęconym pędzlom 3D w programie ZBrush, w którym to kursie oczywiście będziemy zajmowali się tytułowymi narzędziami, czyli takimi narzędziami, które umożliwiają nam wpływanie na siatki geometryczne. Sam kurs podzieliłem na trzy moduły. Pierwszy moduł, czyli podstawy, jest skierowany do osób, które dotychczas nie miały styczności z programem, bądź też znają ZBrusha w stopniu podstawowym. Ja w tym module pokazuję w jaki sposób możemy w ogóle pracować z pędzlami i z siatkami w ZBrushu, jak możemy kontrolować podstawowe ustawienia związane z pędzlami i co właściwie wpływa na te pędzle. Drugi moduł to właściwie serce tego kursu, gdyż będziemy zajmowali się tutaj całą zawartością menu brush, które to menu ja w tym przypadku zadokowałem po lewej stronie. Warto w tym miejscu podkreślić, iż nie wszystkie opcje znajdujące się w tym menu brush wpływają na wszystkie końcówki. Po prostu znajdziemy tutaj pewne zestawy ustawień, które są dedykowane konkretnym pędzlom i narzędziom, a my po prostu omówimy całą tą zawartość. Włącznie z pracą z tabletem, jak i z zagadnieniami tworzenia nowych pędzli. Trzeci i ostatni moduł to tytułowe kompendium, czyli moduł, w którym będę omawiał poszczególne końcówki znajdujące się w bieżącym zbiorze, w odniesieniu do wersji Zibrasza 4R6. Oczywiście nie będę omawiał tych końcówek od lewej do prawej, tylko podzieliłem ten zbiór na kilka logicznych podzbiorów, czyli pędzle rzeźbiące, operacyjne, wstawiające siatki itd. W tym module również będę skupiał się na tworzeniu pędzli, które wstawiają wiele siatek wraz z dodatkową funkcjonalnością. W tym miejscu również warto zaznaczyć, iż wraz z instalacją programu przenosimy na dysk twardy również końcówki, które nie są ładowane wraz z aplikacją. I do tych zbiorów również będziemy sięgali i pokażę, w jaki sposób możemy przenosić końcówki pomiędzy tymi dwoma zbiorami lub też odwoływać się do nich z poziomu Lightboxa. Ja ze swojej strony proponuję jeszcze zapoznać się ze spisem treści, który to spis pozwala nam utworzyć swoistą mapę kursu. Oznacza to, iż nie musimy oglądać kursu od początku do końca, gdyż możemy spokojnie w oparciu o spis treści przejść do tych zagadnień, które nas najbardziej interesują. A na tym etapie życzę miłej lektury i do usłyszenia.